Tak się rozpoczął kolejny dzień, takim widokiem. Jesteśmy właśnie gotowi na kajaki w naszych specjalnych uniformach, o których będziemy wam mówić później. Tak się rozpoczął właśnie kolejny dzień naszej ekspedycji, naszej wyprawy Amundsena. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Budzisz się rano, 8 rano, 7 rano, przepraszam, i wyglądasz przez okno i widzisz pływające kawałki lodu wszędzie. Niespotykany wcześniej widok. Super. Zaraz dam tej pani karteczkę, czyli kartę z nazwiskiem jeszcze raz. Hello. Oh yeah, I was waiting for you. Yeah? Only for me? Yes, and then the rest, I still have two people. Thank you. Welcome. Dobra. Wczoraj się pytała, jak się wymawia moje imię. Podryw pod nosem zrobiony. Ogólnie kombinezon jest wodoszczelny, ochrona przed wiatrem. Cały tutaj mamy life jacket do ochrony życia. Będziemy płynąć przy tych właśnie lodach, do lodowca po tamtej stronie. Tam jeszcze w ogóle statek innej ekspedycji, bądź jakiś statek badawczy. Bądź statek, który pilnuje, czy wszystko jest w porządku, bo też są statki, które pilnują, czy wszystkie organizacje turystyczne, prywatne, no nie niszczą tutaj całego ekosystemu Antarktydy. All right, so this takes a little bit of time, but we can start from two zodiacs. So one, we can have one double kayak here, loading, and one double kayak over there, loading. And just go one by one, please. One into the cockpit, and one of us is holding on to the kayak. Uwaga, góra lodowa. Góra. Ale jesteśmy lodołamaczem. Podpłynęliśmy do takiej góry lodowej, która jest ciutkę większa od kajaka, więc mogliśmy popłynąć według zasad bezpieczeństwa. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale ona w głąb jeszcze jaka jest duża i wygląda przecudnie, jest krystalicznie, po prostu czysta. Przedzieranie się przez lód. Pełen lód. O kurwa. Natknęliśmy się na górę lodową, która jest komnatą lodową. Wnętrza zostały przepłukane i odkryły się przepiękne wnętrza. No, już głębina tak samo. Coś pięknego. Naprawdę. Wow. Co ty gadasz, że weszła? Nie wierzę. Nagraj. Mam nadzieję, że nagrywasz. Nagrywam. Zajebiście, nie wierzę w to. O kurwa, pod nami, jest. Zobacz. Moi drodzy, stanęliśmy właśnie na Antarktydzie. To jest właśnie ląd, który bezpośrednio ma połączenie z biegunem południowym. Około 3000 km stąd. Tym lądem właśnie, gdzie stoję, można dotrzeć na biegun południowy, a my będziemy sobie jeszcze tutaj pływać kajakami wokół tych tutaj terenów. A wieczorem tam na tej górze, co widzicie, nie wiem czy widzicie tą czerwoną flagę, będziemy spać w śpiworach, w śniegu, zakopani. Przeżyjemy jedną całą noc na Antarktydzie. Co ty robisz? Dlaczego? Rzucaj! Sama czysta woda, najpiękniejsza na świecie czysta woda. No i smoczę oczywiście pingwinów. Co? Jak smakuje? Jak woda. Moi drodzy, tutaj gdzie stoi kamera w tym momencie, jesteście na Antarktydzie. To wszystko jest przed wami. Zobaczcie, to nie wychodząc z domu nawet. Nie ma za co, mordy. Nie ma za co, moi drodzy. Nie ma problemu. Zapraszam na mały spacer. A tutaj mamy jakieś pradawną cywilizację.
Zobacz, pradawna cywilizacja. Wiedziałem, że coś jest na Antarktydzie jednak. Moi drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, ale ta liczba takich kolumienek nie jest przypadkowa. Bo moi drodzy, ona ma 16 kolumienek, przy czym 3 są duże, a 13 jest małych. To oznacza, że w 2013 roku będzie koniec świata według tych kolumienek. Potwierdzone info, ponieważ tu było wyryte wcześniej, gdzieś na tej desetce, było właśnie napisane, że tu będzie koniec świata. A tutaj właśnie jest na przykład pierwsza bomba atomowa, która kiedyś została zrzucona na Indie. I tam jest zeszklony piasek, co jest potwierdzone info totalnie. Proszę czytać i sprawdzić to w internecie. Jak zobaczycie Indie zeszklony piasek, to zrozumiecie, że cała ta moja teoria się tutaj klei. Idziemy właśnie z naszymi tutaj pakunkami, gdzie mamy śpiwory. Będziemy w nich spać dzisiaj w Antarktydzie. Tutaj jeszcze ostatnie oczyszczanie butów przed wejściem na ponton. Jesteśmy na kempingu, jak widzicie, na lądolądzie. Wapniak przed wami, kopię sobie grób, czyli miejsce, gdzie będzie spędzić dzisiaj noc, aż do świtu. Lekko rozchodzący się na barkach, schodzący się ku dołu. Naprawdę, bardzo ładny grobik. Mamy banderę ze sobą, żeby nagrać bardzo ładny, patriotyczny filmik, że są Polacy na Antarktydzie, że też możemy wyjeżdżać w kraju na takie regiony, prawda? Prawda! Tak jest. I w ogóle mam ze sobą jeszcze jedną rzecz, która bardzo mnie zaciekawiła. Bardzo mnie zaciekawiła. Cicho, cicho, tam cichutko. Widziałem fanpage Biedronka on Tour, więc musiałem zrobić swój patriotyczny obowiązek. I mieć reklamówkę Biedronki ze sobą. Moi drodzy, jak wam się to podoba, łapka w górę. Napiszcie piękny komentarz. Brawo, moi drodzy, super, że to zrobiliście. Promujcie Polskę na całym świecie. Polacy za granicą. Gdyby komuś chciało się ścigać na Antarktydzie, to nie można tak po prostu sobie nasikać, gdzie chcesz i sobie zrobić swoją rzecz gdziekolwiek. Mają wysokie standardy tutaj. Mają nawet przygotowaną specjalną toaletę dla całej ekipy. W tej beczułce właśnie. Odkręcasz sobie. Robisz swoją rzecz. Zakręcasz i wszystko. Właśnie jesteśmy właśnie już rozłożeni w śpiworach. Tam zarówno po lewej, z tyłu i po prawo wszyscy sobie patrzymy na Antarktydę, której teraz możecie nie widzieć, bo jest zbyt ciemno. Ale tak właśnie wygląda spanie na Antarktydzie, ponieważ nie mamy żadnego namiotu. Mamy tylko śpiwory, które wytrzymują do minus 18 stopni. No i tyle, no. Dobranoc. Do jutra. W każdym razie to był błąd. To był błąd. Dla mnie zdecydowanie, bo... Hey, YouTube. What's up? Good morning. Good morning. You sleep well? Yes. And you? No. Oh. No. I slept like 1 hour or two. Really? Yeah. But I have a good dream, though. Yeah. Okay. Kornicke, cookies i Donald Trump tańczący razem w helikopterze, który padał w dół. Ale serio? Jakiś rosyjskim, no, komunistycznym helikopterze. I ktoś śpiewał cały czas, nie wiem, kto to był głos. Prawica, mnożył się przez podział. I potem się obudziłem. Kurwa.